Pryzmat. Radio Pryzmat. Łowcy budyniu. Jest ze mną Gabriela Nowak-Skrypan, znana również jako Bryska. Cześć, cześć, bardzo mi miło. Na sam początek mam takie pytanie, jak wyglądały twoje początki z muzyką? Czy jesteś absolwentką jakiejś szkoły muzycznej, czy nie? To znaczy ja ogólnie wcześniej w dzieciństwie bardzo się interesowałam muzyką i wyjechałam na studia do Anglii, na uczelnię, która nazywa się ICMP i tam studiowałam na profilu Music Performance, no i tam były właśnie różne przedmioty związane z muzyką. A ile w rozwoju twojej kariery dał ci kontrakt z Magic Records? Na pewno dał mi możliwość rozwoju jako artystce, ze względu na to, że są to jednak specjaliści, którzy gdzieś tam też, od których dużo się nauczyłam, ale ja też swoje wiedziałam, bo w szkole też dużo się nauczyłam, również na temat muzycznego biznesu, więc myślę, że ta współpraca po prostu zaowocowała i dla Magic Records, i dla mnie. Jak wiemy, kreowana przez ciebie postać sceniczna stanowczo różni się od ciebie takiej prywatnej. Dlaczego zdecydowałaś się w takim razie tak to rozdzielić? Myślę, że to jest kwestia tego, że ja jestem introwertykiem, więc wracając do takiego normalnego życia prywatnego, po prostu bardziej bezpiecznie się czuję w tej takiej sferze normalności. Jak zakładam perukę, to po prostu idę do pracy. Kiedyś miałam różowe, naturalne włosy, znaczy naturalne, farbowane, ale niestety wypadek niefortunny fryzjera sprawił, że pozostałam bez włosów, więc musiałam przejść na perukę. Skąd pomysł na pseudonim Bryska? Bryska wzięło się od imienia i od zdrobnienia imienia Bryśka, tylko że zamiast S jest S. Masz 21 lat, debiutancką płytę, pierwsze koncerty. A gdzie widzisz siebie za takie 5-10 lat? No mam nadzieję, że dalej będę robić muzykę, bo bardzo to kocham. I mam nadzieję, że kiedyś zagram na jakimś dużym stadionie, gdzie przyjdzie sporo ludzi. I że cały czas ta muzyka będzie na wysokim poziomie i jednak ludzie będą się z nią utożsamiać, bo to najważniejsze. Twój taki pierwszy pełnoprawny album Moja Ciemność. Czy jesteś zadowolona z odbioru jego? Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że ten odbiór będzie tak pozytywny, jak jest, i że też w ogóle się nie spodziewałam, że ta kariera moja tak szybko zacznie się rozwijać, bo tak naprawdę jeszcze rok temu nikt nie słyszał w ogóle o kimś takim jak Bryska czy Gabrysia i to jest dla mnie niesamowite i troszkę przerażające, że to się toczy w takim tempie, ale z drugiej strony jestem naprawdę bardzo dumna z tego, że mam taki kawałek siebie wydany gdzieś tam w sklepie na półce. A jak sobie właśnie radzisz z tą szybką zdobytą popularnością? No ja szczerze mówiąc średnio sobie radzę, szczególnie właśnie, że jestem introwertykiem, czasami jest to dla mnie bardzo ciężkie i bardzo długo to odchorowuje różnego rodzaju właśnie takie koncerty większe, czy spotkania z fanami. Bardzo lubię tak jakby ich spotykać, lubię się z nimi wymieniać doświadczeniami, też posłuchać ich historii, ale z drugiej strony gdzieś tam wyczerpuje to moje introwertyczne baterie i później muszę je naładować. Mam kogoś lepszego, Odbicie i Lato po całej mnie to utwory, które zostały zremiksowane i okupują szczyty list przebojów. Czy osobiście wolisz swoje utwory właśnie w wydaniach remiksowych, czy jednak oryginalnych? To znaczy, oryginały zawsze będą bliżej mojemu sercu, bo to jednak jest oryginalna wersja, którą napisałam i stworzyłam. Natomiast myślę, że remiksy po prostu przez to, że pokazują tą muzykę w trochę innym świetle, też są dosyć ciekawe i remiksy i utwory oryginalne mają po prostu troszkę inny charakter. A na jakiej zasadzie odbywa się twoja współpraca z DJ-ami jak Skytych czy Mandy? To znaczy ja z nimi nie miałam tak jakby bezpośredniego kontaktu, zanim powstały remiksy. To tak naprawdę wszystko przez moją wytwórnię było załatwiane, ale myślę, że wyrażali też chęć współpracy ze mną. Natomiast to myślę, że to jest kwestia po prostu gdzieś tam skontaktowania się z nimi, czy wytwórni, czy ich z wytwórnią. I ja przychodziłam już tak naprawdę, jak remiksy były gotowe. Z tego, jak to wyszło, te remiksy, to jesteś zadowolona, prawda? Że jest okej? Tak, jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona. W ogóle mówię, to wszystko, co się dzieje, bardzo dużo radości mi sprawia i jestem niesamowicie szczęśliwa, że mam szansę tworzyć muzykę, że mam szansę pokazać ją szerszej widowni, bo to zawsze było gdzieś moim marzeniem. 1 września tego roku premiera miała Lasagna, czyli twój nowy singiel. Czy on zwiastuje jakąś nową płytę, jakiś nowy projekt? Być może, coś być może się pojawi. Myślimy nad tym intensywnie. Na pewno druga płyta się pojawi, nie wiem jeszcze kiedy.
ale no prace nad nią trwają. No właśnie, tak jak mówiłaś, jeszcze rok temu byłaś mało znana. Miałaś taką przyjemność zagrania pewnie wiele koncertów i który z nich wspominasz najlepiej? Wiecie, było dużo takich koncertów. W ogóle w takich mniejszych miejscowościach na przykład są bardzo fajne koncerty, bo tam przychodzi dosyć dużo ludzi i bardzo fajna jest energia. Bardzo mi się podobało w Koninie, jak byłam. Pamiętam, że to był bardzo fajny koncert. Też właśnie wczoraj w Nowym Tomyślu też był bardzo fajny koncert, więc to nie zależy w zasadzie od miasta, czy od miejsca, czy jest duże, czy małe, tylko po prostu od ludzi, którzy przyjdą. Osobiście wolisz grać takie małe, kameralne koncerty, czy wolisz takie duże wydarzenia? To znaczy, myślę, że to też zależy. Zależy po prostu od publiczności. Jeżeli tak jakby jest to mały koncert, ale publiczność jest super, to niczemu nie umuję, bo czasami na tych bardzo dużych koncertach jest publiczność, która się po prostu nie bawi i to wtedy też się ciężej gra te koncerty, więc no to zależy po prostu od tego, kto przyjdzie na koncert i jaka jest atmosfera. Jaka jest twoja koncertowa setlista? Czy grasz tylko swoje utwory? Nie, gram też cover Summertime Sadness Lana Del Rey, ale ogólnie to gramy Panikę, gramy Gumę Balonową, Lato, Odbicie, te główne hity na pewno się pojawiają, ale też te takie mniej, że tak powiem, znane moje piosenki też, więc warto przyjść i posłuchać. Czy grasz solo, czy z jakimś zespołem? Gram z zespołem, z Frankiem, który gra na klawiszach, z Julkiem na gitarze, Jacek na basie, na bębnach Igor. Jeszcze mamy realizatora dźwięku też, więc mam taki swój stały team i bardzo mi się fajnie z nimi pracuje, w ogóle mega chłopaki. Na jakim festiwalu, na którym jeszcze nie grałaś, może ci się zagrać? Znaczy ja ogólnie chyba nie mam aż takiego... Na pewno zawsze chciałam zagrać na feście i na openerze. I to są chyba takie główne festiwale, które gdzieś tam jakoś tak mocno zawsze chciałam na nich grać. Natomiast myślę, że po prostu jeżeli chodzi o koncerty, to po prostu lubię je grać. Nie mam jakichś takich powiedzmy goli, jeżeli chodzi o właśnie o koncerty czy o festiwale. Pisząc i wydając swoje utwory, do jakiej publiki starasz się trafić? Myślę, że do różnorodnej. Po prostu ja piszę głównie z serca. Nie zakładam sobie jakiegoś targetu, że ten utwór trafi do ludzi w wieku 25-30 lat. Tylko po prostu piszę to, co czuję, to piszę na podstawie swoich doświadczeń. I cieszy mnie to, że na koncertach widuję ludzi od małych dzieciaków po naprawdę czasami nawet emerytów, więc no, trafia to do różnorakiej publiki i to jest bardzo fajne, że mogę się dzielić z tak szerokim spektrum ludzi. Czy muzyka, której słuchasz na co dzień, zbiega się z tym, co tworzysz, czy raczej nie? W większości tak. Ja ogólnie słucham bardzo dużo rapu, hip-hopu, ale słucham też popu, słucham elektroniki, więc no, w większości jest to pokrywa się brzmieniami czy jakimś charakterem. Natomiast no, ja w mojej muzyce tworzę taką trochę mieszankę wszystkich gatunków. Nie ograniczam się jakoś tak do jednego. Masz jakiś taki swój wymarzony fit, osobę, z którą chciałabyś koniecznie nagrać piosenkę w przyszłości? No, jest na pewno sporo takich artystów. Jest to, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą, to jest to Billie Eilish. Ale jeżeli z takich, które być może w przyszłości, to Dawid Podsiadło na pewno, też Daria Zawiałow. No i bardzo chciałabym z Okim albo z Matą coś kiedyś nagrać. Jak zrodził się w tobie pomysł, jeden ze swoich utworów zatytułować emotką Lizaka? No, szczerze mówiąc, to po prostu jakoś tak nie mieliśmy pomysłu na tytuł i uznaliśmy, że w sumie przez to, że ja bardzo często używam takich emotek różowego kwiatka, lizaka, gwiazdek i jednorożców, to że któryś może by się nadał na tytuł piosenki, więc uznaliśmy, że będzie to lizak, a że tytuł piosenki finalnie to cukier, to nam się skojarzył po prostu z lizakiem. Budzisz się w takiej alternatywnej rzeczywistości, w której nie istnieje muzyka i co byś z sobą zrobiła wtedy? Szczerze mówiąc, to prawdopodobnie bym była w tym momencie lekarzem, bo dostałam się na medycynę, zanim poszłam na studia muzyczne, więc prawdopodobnie byłabym teraz gdzieś na sali operacyjnej i byłabym albo chirurgiem, albo anestezjologiem, ale to tego się nigdy nie dowiemy. I ostatnie pytanie na koniec, jaki jest twój ulubiony budyń? Uwielbiam budynie i najlepszym budyniem jest budyń Toffee ze słonym karmelem. Jest przepyszny. To dziękuję bardzo. Dzięki.